Cześć, tutaj Syrion, zapraszam wszystkich serdecznie na moją stronę internetową www.syrion.org. Cześć, cześć, tutaj Syrion, witam Was w tym filmiku. Jest on nieco nietypowy, dawno już nie robiłem żadnych poradników, a naprawdę dostaję multum pytań związanych z opisem danego gatunku, więc stwierdziłem, czemu nie, zrobię po prostu filmik, gdzie pokażę palcem na ekranie, jak dany opis ptasznika znaleźć. Ja się skupię tutaj na najbardziej takich właśnie znanych portalach. Zacznę oczywiście od arachnea.org, no bo czuję się tutaj niejako jako wychowanek tego serwisu. Od niego zaczynałem. Tutaj poznawałem, prawda, te jakieś tam pierwsze informacje związane z danym gatunkiem. I o ile kiedyś uporządkowanie, no, opisów tych, prawda, gatunków było nieco inne, teraz zostało to podzielone, co moim zdaniem jest, no, nieco utrudnieniem. Tym niemniej jednak, no, widocznie portal chciał się wyróżnić i mamy taką właśnie zakładeczkę Terra Poseidae i mamy rodziny poszczególnych pająków, więc no ja zazwyczaj jak szukam danego gatunku, no niestety nie znam wszystkiego tutaj na pamięć, po prostu biorę sobie cały czas otwórz w nowym. I mamy po kolei już takie bardziej swojsko brzmiące, tak, Avicularia leta, Minatrix i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie dany gatunek znaleźć. No moim zdaniem jest to nieco utrudnione wyszukiwanie, gdy na przykład chcielibyśmy konkretnie Pteronichilus lugardi tutaj konkretnie znaleźć, to widzicie, że musielibyśmy na przykład wiedzieć, pamiętać, że jest w rodzinie Harpactrinae. Mam nadzieję, że to dobrze czytam, jeżeli nie, to trudno. Tak naprawdę przez 3 lata uczyłem się łaciny i chciałbym od razu tutaj uprzedzić jakiekolwiek, no, dla mnie złośliwe komentarze dotyczące wymawiania poprawnie rzekomo łacińskich nazw. To kobieta, która mi wykładała łacinę i która mnie egzaminowała z tego przedmiotu, z tego języka martwego, uważała i nam wtłaczała, że łacina to po pierwsze język martwy, po drugie, każda narodowość inaczej nieco go wymawia, a po trzecie i najważniejsze, nie wiemy, nie mamy pojęcia, w jaki sposób starożytni Rzymianie wymawiali konkretne słowa, czy konkretne literki. Czy to jest C, czy to jest K, przyjmuje się, jest to częściowo, prawda, opisane, ale tym niemniej nie mamy stuprocentowej pewności. Zresztą można sobie posłuchać, jak Włosi mówią po łacinie, jak Hiszpanie, jak Anglicy, czasami się włos na głowie jeży. Tym niemniej tutaj wracam, że gdyby ktoś po prostu chciał poczytać sobie, czy jakieś słowo łacińskie przekręca, niech się zupełnie tym nie przyjmuje, tym bardziej ja się nie przyjmuję. Ale dobra, wracając już stricte do tego, o czym jest ten poradnik, czyli wyszukiwania danych gatunków. Jak widzicie, właśnie otwieram sobie zawsze w nowym. Jest rodzina, są gatunki. No i tak jak wspomniałem, no jest to w jakiś sposób nieco takie, prawda, kłopotliwe, utrudnione to wyszukiwanie tych danych gatunków, ale tak to zostało rozwiązane właśnie na arachnea.org. No zobaczmy wspomnianego Pteronichilus lugardi, niech będzie. Jak już znamy rodzinę, tak, czy kliknęliśmy, mamy po prostu tutaj już opis, fajne zdjęcia. No i muszę przyznać, że te opisy na arachnea.org są bardzo fajnie zrobione. Plus mamy jakieś zdjęcia z biotopu, jakieś, prawda, ciekawostki, warunki hodowli i tak dalej, więc moim zdaniem to jest bardzo fajnie rozwiązane. Tutaj jeszcze mamy coś takiego jak systematyka pająków, no to po prostu to, co wspomniałem, tak, gdy ktoś nie zna danej rodziny, to tutaj może sobie te informacje znaleźć. Zresztą to jest taka po prostu systematyka, ale no muszę przyznać, że to naprawdę trzeba mieć zacięcie, żeby i to wczytywać się w to i to zapamiętywać, bo te nazwy łacińskie, no, nie każdemu do głowy wchodzą. Ja przyznam, że nawet ucząc się nazw pająków, to po prostu to przychodzi z czasem i z czasem po prostu te gatunki bez problemu zapamiętujemy. Teraz już nawet nie muszę sobie patrzeć ściągawkę, pisząc nazwę danego gatunku. Ach, ten wzór u wszystkich Pteronichilus. Uwielbiam go, jest właśnie i u Murinus, i u Lugardi, i też u innych Pteronichilus, właśnie te fajne kropeczki i tutaj ten taki pasek momentami przerywany. No ale no nieważne, mam troszkę hopla na punkcie tego gatunku, strasznie zresztą lubię Afrykę. Dobrze, i teraz przejdę do takiego głównego gwoździa programu, czyli do terrarium.com.pl, szerzej właśnie tak znanego. Teraz
O dziwo, no, wykupili, przejęli, prawda, domenę krótszą, czyli będzie terrarium po prostu .pl i wam pokażę, jak akurat mi jest dużo łatwiej, no, korzystając jeszcze z tego starego sposobu, czyli wklepujemy terrarium.com.pl, w skrócie stare TCP, klikamy sobie w pajączki czy pajęczaki i klikając tutaj w dowolny, tak, prawda, opis, na przykład terapoza, jesteśmy już w opisach i tutaj mamy ścieżeczkę. I teraz wybieramy sobie ptasznikowate i przed nami alfabetycznie wszystkie nazwy łacińskie i tu już nie ma żadnego problemu. Czyli wracając znowu do przykładu, Pteronihilus, już proszę bardzo, jest, otworzę sobie też w nowej i mamy wszystkie tutaj, prawda, wymienione: Hordatus, Logardii, Murinus, Worax mityczny. No i wejdę sobie znowu w Logardii i możecie zauważyć, że tutaj, prawda, akurat ten opis Logardii, zresztą no, większość opisów pajączków na TCP ma taką formę bardziej skróconą. Na Arachnea zauważyłem, że jest ich mniej, jednak są bardziej rozbudowane, więc momentami się opłaca tam poszukać. A znowu na TCP, no moim zdaniem jest dużo łatwiej taki opis pająka znaleźć. No i że tak powiem, no nie dość, że łatwiej, no to właśnie przez tą krótszą formę jest ona taka bardziej przejrzysta. Ale oczywiście tutaj doradzam wszystkim osobom, które no, na przykład pierwszy raz spotykają się czy z daną nazwą, czy chcą po prostu doczytać więcej o danym gatunku, żeby najpierw sobie no, na TCP dany gatunek taka osoba znalazła, przeczytała i później no, pomęczyła się, prawda, z tymi rodzinami tutaj na Arachnea i także ten opis przeczytała, bo jeżeli już jest opis na Arachnea, jest on naprawdę bardzo fajnie zrobiony, opisany, tam są fajne zdjęcia, i no, uważam, że warto się no, w cudzysłowie pomęczyć na arachnea.org. I przy okazji, skoro wam też pokazuję pewne rzeczy, jak wyszukiwać, to też pokażę wam na moim kanale, bo też często dostaję jakieś tam pytania odnośnie czy to poradników, więc tak, tylko sobie jakikolwiek mój filmik, prawda, znajdę, żeby mieć swój kanał, czyli niech to będzie, nie wiem, najbardziej znane, to chyba wazelina, jak mi się wydaje, albo nie, a jest, widzicie, nawet nie tak nisko, więc wchodzę po prostu sobie w byle jaki mój filmik, klikam nazwę, tak żeby mieć podgląd na kanał i klikamy zakładkę filmy i tutaj po kliknięciu w tą zakładkę mamy wszystkie filmy od góry, tak. Zresztą możemy sami zdecydować, czy to ma być najpopularniejsze, od najstarszego, od najnowszego, standardowo jest od najnowszego. I widzimy miniatury. I widać, co ja tutaj ostatnio wrzucałem, więc osoby, które no, czy oglądają mój kanał, a coś tam przegapiły, albo po prostu wchodzące raz na jakiś czas, to po prostu mogą zobaczyć. O, tutaj zresztą teraz wam pokazuję, tak naprawdę nie powinienem tego pokazywać, filmiki, które są niepubliczne, czyli wy wchodząc na mój kanał, w ten sam sposób, który ja wam pokazywałem, wy ich nie zobaczycie. No jak widzicie, wrzucam czasami filmiki z jakichś unpackingów, jak coś kupuję i to też wam doradzam, że jak kupujecie od kogoś pająki i je rozpakowujecie, to nagrywajcie to, albo chociażby zrobić kilka zdjęć warto, po to, że gdyby coś z tą paczką było nie tak, to macie dowód i no, możecie dochodzić swoich praw, tak, czy to na zasadzie gwarancji, czy po prostu no, innymi, bardziej inwazyjnymi środkami, tak, nie chcę używać tutaj takich niebezpiecznych słów, ale jak widzicie, no czasami się zdarza, że ten pająk niestety nie zawsze żywy dotrze i warto wtedy walczyć o swoje prawa. Także no, to w zasadzie tyle, co chciałem wam pokazać. Gdybyście chcieli znowu, żebym tutaj coś znowu jakiś nagrał filmik, taki ala poradnik, jak znaleźć, no tutaj jest jak znaleźć opis, jak coś innego znaleźć i tutaj tak samo bonusowo dodałem z tym filmikiem, jak dany filmik znaleźć, czy po prostu jak się poruszać na czy to moim kanale, czy ogólnie na kanałach na YouTubie, piszcie śmiało w komentarzach, postaram się wam coś takiego pokazać. A tymczasem no, pójdę do moich pajączków i daję na karmię, może coś nagram, no zobaczymy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, trzymajcie się i do następnego tego typu materiału. Na razie, hej!
Okej. Raz, 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 raz. Teraz będzie synchronizacja i 3, 2, 1, góra, dół i góra, dół. Dobra, poszła synchronizacja.